Patrzcie, jaka sztuczka. Mój przypadek, bo moje przypadki są nadzwyczaj ciekawe, słuchajcie, a że są moje, to ja mogę je badać i wam mogę je opowiadać. To ja wam opowiem taką historyjkę. Pewnego razu w naszym królestwie szaleństwa, sądownictwie pojawiła się taka nowa pani, Ewa Rostkowska. Nie znam, nie widziałem, chciałem się coś dowiedzieć, nie wiem. Nie wiem nic o tej kobiecie. Czy mała, czy wysoka, szczupła, chuda, czarna, starsza, młodsza. Tyle co wiem, to została, tyle co zaprzysiężona. Tyle co z Warszawy wróciła i zaczęła pracować w Jaworznie. No i tak. Teraz załóżmy, że usuwamy z nas wszystkie zawody. Pobawmy się w taką zabawę. Wyobraźcie sobie, że pewnego dnia puka do mnie policja. Policjanci mówią tak, że niejaka Ewa Rostkowska, mamy takie pismo od pani Ewy Rostkowskiej, porywamy pana na badania sądowo-psychiatryczne, panie Rafale. Ja mówię, ale ja nie znam pani Ewy Rostkowskiej. Żyję sobie po świecie i ona nagle chce jakichś wyników moich badań? Jeszcze psychicznych. Nie chcę mieć fizycznych, tylko psychiczne. Mówię, kurde, mówię, któż to taki, że ona się moją psychiką interesuje. Po co jej to jest potrzebne? I w ogóle, dlaczego mnie sobie wybrała? Czy każdemu to robi? No nie, nie każdemu. Sobie tak wybiera. To jest jakby rzadkość posyłania kogoś na badanie sądowo-psychiatryczne. Szczególnie, widzicie, jeżeli się kogoś nie zna. Bo ja rozumiem, jesteś na wokandzie, taki sędzia mówi, o jaki biedny człowiek, kurde, nie mogę się z nim dogadać w ogóle, jakiś taki niepoczytalny chyba zupełnie, no to go skieruję na te badania sądowo-psychiatryczne właśnie. To ja wtedy rozumiem takie rzeczy. Ale jeżeli ktoś kogoś nie zna i mówi na badania sądowo-psychiatryczne, to ja się zastanawiam, to czego ona się na przykład nasłuchała. Ta? Bo musiała coś o mnie wiedzieć. No i tutaj pani Ewa Rostkowska ma dostęp do tajnej bazy sądownictwa, się okazało. Słuchajcie, z jakichś powodów zaczęła się mną interesować. W ogóle się interesuje niektórymi ludźmi, no i tym razem zainteresowała się mną. Poczytała sobie co? Skupiła się tylko, słuchajcie, na jakichś aktach sądowych. Ty byś się kimś interesował i chciałbyś jego badania sądowo-psychiatryczne mieć, to z czego byś korzystał? Jakbym chciał sobie siebie poczytać, posłuchać, poznać bardziej, no to bym sobie wpisał w internet, na przykład w Facebook, Rafał Stępniak i mi wyskoczyło Rafał Stępniak. Od kiedy jest Rafał Stępniak na Facebooku? Od 2014-15, ho, ho, ho. I co on tam robi na tym Facebooku, to jakbym go chciała poznać, no to sobie go poznaję, prawda? Ojej, co on tam robi? No właśnie, refleksje na dziś pisze regularnie, zdjęcia robi, prezentuje swoją twórczość, właśnie refleksja na dziś, twórczość. Fotografia, twórczość. Do kiedy on tak robił? No regularnie 2.16 do dzisiaj praktycznie, ale tutaj coś się zmieniło, tak? Tutaj przestały się pojawiać refleksje na dziś. Tu się zaczęły pojawiać twórczość nowa. YouTube. Przeskoczył pan Rafał z pisania na mówienie, tak? Jeszcze kameruje. Jeszcze omawia swoje przygody. Dobrze, no to tutaj tego Facebooka mnie przekierowało na YouTube, czyli teraz za kiedy panu kanał ruszył na YouTube? Był jakiś czas, ale tutaj aktywność się pojawiła. Jak często pan Rafał jest aktywny, co prezentuje, prawda? Jaką tematykę omawia? Poczytam sobie, zanim go zmuszę, tak? Napiszę policji, żeby go doprowadzili siłą, bo potrzebuję od specjalistów moje badania psychiatryczne. Tak, to są specjaliści, a pani Ewa sobie mogła zbadać, słuchajcie, z szerszej perspektywy mnie. Ona tego kompletnie nie zrobiła. Ona sobie tylko sięgnęła po najgorsze możliwe przypadki, czyli sądownictwo. I tak, pan Rafał tutaj jest uniewinniony, tutaj jest wina, 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 o, bardzo dobrze, taki on jest, no nie? I ona tylko ma taki pogląd, słuchajcie, taki pogląd ma na pana Rafała. I mówi tak, a co tutaj się wydarzyło u pani Moniki Organiściak? A tutaj pani Monika Organiściak napisała, to się uprawomocniło, że pan Rafał jest zupełnie niepoczytalny. Tak, kurde. No to kto mi przyjdzie na wokandę? Zupełnie niepoczytalny znowu. Dobrze, no to co zrobimy? Wyślemy policję i będziemy przymus robić zupełnie niepoczytalnemu, żeby pan Rafał był doprowadzony skutej jako niepoczytalny, bo pani Ewa czyta, że ja jestem niepoczytalny, no nie? Trochę wcześniej może, ale teraz też mi to jest potrzebne, to badanie. Pani Monika nawet nie wie, czy mi się pogorszyło, czy polepszyło w tej zupełnie niepoczytalności. No więc sobie możecie też wyobrazić, że przyjeżdża policja i ja taki co? Ona mnie stuwa, słuchajcie, wszystko na siłę.
No to, że taki zupełnie niepoczytany zrobi. No albo jest taki, i no dobrze, idziemy. Albo wiecie, wystraszy się i tutaj może się nawet i agresja pojawić, słuchajcie, od takiego niepoczytanego, bo nagle ma spokój w życiu, no nie? Chodzi sobie po tym domu, wszystko fajnie, na ulicach, wszyscy go znają, że on jest taki a policja bierze go jako kogo? Policja nie ma napisane, uwaga na zupełną niepoczytalność. Traktujcie tego człowieka najpierw jako zupełnie niepoczytalny. On się może wydawać jako zdrowy, proszę państwa, może, jasne, ale on ma zupełnie niepoczytalność. Jak mu się przekręci, to no nie? Też musicie na to zwrócić uwagę, panowie policjanci. Też będzie po środku, może mu się zmieniać, może sami się nie będziecie orientować, kiedy on jest zupełnie niepoczytalny, kiedy niepoczytalny. Pani Ewa tego nie zrobiła. Pani Ewa napisała, proszę doprowadzić tego człowieka, a ten człowiek dla policjantów, pamiętajcie, zawsze jest zdrowy, chyba że wyczują alkohol, no to nie, ale tutaj jak ktoś jest pyskaty, to jest oporny wtedy, to już jest zdrowy, zdrowy, oporny człowiek. Na przykład, widzicie, pani Ewa, pan Tomasz też, ta pani Monika też, przymus, bo będzie przymus, widzicie, a pani Monika tutaj ma plus, tak. Bo pani Monika kiedyś wysłała mnie pod przymusem, czyli policja musiała po mnie przyjeżdżać w konsekwencji. Tak sobie wymyśliła, że to przymus, ale już od pewnego czasu tego nie robi. Teraz drugi raz chce mi wysłać list, takie zapytanie, czy pan Rafał zgodzi się na kolejne badanie nie techniczne, tylko tak, na badanie techniczne z psychologii. Właśnie, będziemy, proszę pana, badać pana sferę psychiki. Czyli co będziemy badać? Będziemy badać pana osobowość. Czy pana osobowość jest zrównoważona, czy rozstrojona? Właśnie, jak rozstrojona, to w jakim kierunku? Bo to są znowu dwa bieguny. Będzie pan agresywny, albo będzie pan taki uległy bardzo. Taki uległy, tak? Na wszystko się zgadzać. Tak. Albo pan będziesz buntowniczy, na przykład. Nie? To jest taki rozstrojony, więc wybuchający, z wszystkim będzie walczył, a ten drugi to tak jak więzień, no nie? Jak niewolnik. To jest niezrównoważenie. Jak jesteś jak niewolnik, jak się zgadzasz na wszystko, słuchaj, to jesteś niewolnik. Proste. Właśnie. Pani Monika jeszcze nie przewidziała kolejnego przypadku, że ja mogę być jeszcze większym znawcą, niż ona myśli, że biegłe są największymi znawcami, no nie? Biegłe na przykład nie wiedzą, czy ciało jest świadomości, czy świadomość w ciele. Dzieci badają pod tym kątem, że ich to zaskoczyło. No nie? Pamiętaj, że jak ty wiesz więcej, czyli wiesz osobowości tak naprawdę, to ty znasz odpowiedź na to pytanie, że ciało jest świadomości. Dobrze, no to wiesz, z kim się spotykasz, z odwrotną koncepcją. Więc pani Ewa nie przewidziała tego przypadku, że spotka się na sali sądowej z osobą, która jej odwróci tą koncepcję. Właśnie wiele razy podwraca w tych koncepcjach, które głosi i powtarza. Więc tutaj pani Ewa w takim przypadku, jeżeli robi takie rzeczy, no z plotek to wszystko się wzięło przecież, z osądu, nie z rozpoznania, tylko z osądu. Gdyby pani Monika znowu rozpoznała pewne rzeczy, te, które wam mówię i tak dalej, to by napisała mi, że panie Rafale, pan raczej wyżej społecznie niż niżej, społecznie w pewnej wiedzy o człowieku chociażby, tak? O sobie, o niej, o nas. Jakby mi taką opinię napisała, to pani Ewa już by mi nie robiła żadnego procesu. Po prostu, bo wiedziałaby, że spotkanie się z taką osobą kończy się tym, że albo wyjdzie na idiotkę, albo po prostu zmienia świat. No, jak jest gotowa na to, żeby zmieniać świat, to dzień dobry, ale jak tego nie rozpoznaje, to wyjdzie na idiotkę. No właśnie. Na szaleńca, na paranoika. A paranoik, pamiętajcie, że on będzie musiał mieć wszystko, wiecie, tak zracjonalizowane będzie musiał mieć. Tak wszystko uzasadnione. Oni są takimi uzasadniaczami, odrzucaczami jeszcze. Zamiast nagradzać, to karzą, widzicie? Bo to jest ta idea przetrwania i wyboru. No nie? Oni cały czas muszą być w tych wyborach. Te wybory muszą przetrwać, widzicie? To musi przetrwać. Czyli ten sędzia, on będzie robił na siłę, bo to musi przetrwać, ten artykuł musi przetrwać. Nawet jak widzi, że ci ludzie powinni, że tak powiem, wygrywać w tych sądach, on się wyłamie, to nie będzie się zmuszać do tworzenia grupy. Właśnie, a to jest to, że on najpierw musi się zmusić do tworzenia grupy, dlatego oni będą wszyscy niechętnie być po naszej stronie. Dobrze ja to powiedziałem?
niechętnie są po naszej stronie. To nie ma takich fajnych, dobrych sędziów, że kurde, jak ja bym chciał do takiego sędziego trafić, bo on naprawdę rozpoznaje. Naprawdę, tak się fajnie potem czujesz, jak od niego wychodzisz, widzisz? A jak to przeciągniesz, to dobre czucie się, jak od niego wychodzisz, to gdzie ty jesteś negatywny wtedy, widzicie? Właśnie wyszedłeś od mędrca, który cię uzdrowił z wszystkich nierównowag, bo to jest antysędzia, widzicie? Jak idziesz do antysędziego, to on cię uzdrowi ze wszystkich nierównowag. Dosłownie, więc przyszedłeś po prostu i wyszedłeś szczęśliwy. Widzicie, o to chodzi. Taka maszyna do transformowania ludzi z najbardziej negatywnych w pozytywne. Chcielibyście, pamiętacie, taki gwałciciel, który robił ho, 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 on wszedł do takiej maszyny i ty już dobrze wiesz, że ta maszyna działa, to chcesz mu coś zrobić teraz? On, to jest on teraz, to nie jest on tamten. Tamten on już nie istnieje. Widzicie, zmiana jest całkowita, kompletna, dosłowna. Ta. Więc ty tak naprawdę nigdy tego nie zrobiłeś. Z perspektywy tego, który wyszedł z tej maszyny i jest już taki ho, 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 on nigdy tego nie zrobił, bo jest nowym ja. Teraz, teraz, teraz. Zmiana jest jedyną stałą. To jest jedyna stała. Jak masz teraz i teraz. Jest to dosłowne teraz, nowe teraz, dosłownie nowe, z każdym pojedynczym atomem, przesunięciem, impulsem, czymkolwiek, wszystko jest inne, wszystko jest nowe ja, dosłownie. Ty tak naprawdę niczego nie zrobiłeś, ty to robisz. Nie możesz być w przeszłości. Możesz się porównać do przeszłości. Owszem, czemu nie? No nie. I teraz widzisz, czy ewoluujesz, czy nie ewoluujesz, czy spadasz. Możesz. To jest tylko porównanie, a nie bycie tam i tu. Jesteś tu i teraz, więc widzicie, każde oskarżenie o tam to tak nie mają sensu. Naprawdę. Ja uważam, że nie ma sensu mnie posyłać do badania sądowo-psychiatrycznego, chyba że po to, żebym sobie wam nagrania jakieś porobił z tymi biegłymi, o ile one by chciały ze mną rozmawiać, no nie, bo wiecie, o co chodzi. No słuchajcie, jeżeli jest taki efekt, który ja miałem, że ja się spotykam z biegłymi psychiatrami, które znają każdy przypadek, słuchajcie, one mają być przygotowane do każdego przypadku. Nawet do takiego przypadku, jak one mnie określiły, że ja się nie dałem przebadać. Co to za biegłe, które trafiają na przypadek, który się nie da przebadać? Znaczy w sensie on rozmawia, tak? Normalne, spokojne rozmowy to były. To były takie normalne, spokojne rozmowy, aż w pewnym momencie biegłe stwierdziły, że się mnie nie da przebadać. W zwykłej, spokojnej rozmowie. No ja nie wiem, słuchajcie. To się nie da przebadać ludzi w dwóch przypadkach. Jak on cały czas krzyczy, jest agresywny i nie dopuszcza do głosu, roztrzęsiony, albo drugi taki, który nie ma kontaktu, że one się pytają, co odpowie coś albo i nie odpowie. Ja tutaj wyrażałem chęć do badania cały czas. Biegłe zrzuciły na mnie, że to nie dało się mnie przebadać, jak ja miałem chęć dowiedzieć się o badaniu nawet. Ja chcę się dowiedzieć o badaniu. Mówię, zanim będziemy mieć badanie, to ja bym się chciał dowiedzieć, no nie o metodologię tego, co będziemy badać, no nie przez co będziemy przechodzić. Proszę biegłe, chciałbym się dowiedzieć, no nie? No bo słuchajcie, jak one mi powiedzą samą metodologię bez badania, to ja mogę powiedzieć, słuchajcie, fajna metodologia, naprawdę, tylko skąd wyście to ją wzięły, tą metodologię? One mówią, że z książki, a ten książkę, kto napisał, to skąd wziął tą metodologię? Z tej psychologii jeszcze, bo to jest psychologia, to nie jest bardziej psychiatria, tylko psychologia. No bo to jest rozmowa. No, przecież idziesz do psychologa na rozmowę, a do psychiatry idziesz po lekarstwa. Chory już przychodzi, no nie? Chyba jestem chory, to wtedy ktoś idzie do psychiatry. To nie ma tak, że ludzie się mylą albo nie wiedzą do kogo iść. No nie, jak im się coś zaczyna, to nie idą do psychiatry. Do psychiatry idą, jak już widzą, że już jest za późno w pewnym sensie, jak już się to ciągnie i to sami już nie dadzą rady nawet, albo i psycholog nawet kieruje. Jak się coś zaczyna, to ludzie idą do psychologa, a nie do psychiatry. Widzicie? A mnie wysyłają od razu do psychiatry. To już jestem chory. W rozumieniu systemu ja już jestem chory. No. Chory, który rozmawia i... Cóż, no zapytał tylko, czy ciało w świadomości, czy świadomościele biegły nie potrafiły. Ten chory im powiedział i to nie uzdrowiło w żaden sposób biegłych. Powiedzcie mi, oni się mają ode mnie coś dowiedzieć. Dowiedzieć, właśnie. Więc jak ja im mówię ciało w świadomości, to one mówią, kurde, panie Rafale, ma to sens? Albo mówią, panie Rafale,
Tu nie jest z panem w porządku, jak pan tak mówi, bo ja wiem odwrotnie, tak. Jakby powinno powiedzieć, to ja zbadam pana chorobę, czyli zbadam pana przekonania. Panie, czemu pan ma takie przekonanie, że ciało jest świadomości? To jest tak samo jak, wiecie, dzień dobry, jestem Napoleonem. Biegłem, mówiłam, fajnie, to dlaczego uważasz, że jesteś Napoleonem? I ciągną, 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 i potem się okazuje, że mogą tak poprowadzić mnie w rozmowie, że jak wszedłem z takim przekonaniem, bo od lat mam, że jestem Napoleonem, no to one mówią, panie Rafale, tutaj właśnie uzdrowiliśmy pana, to kim pan jest? No nie jestem już Napoleonem. A dlaczego pan nie jest Napoleonem? No bo jestem sobą, panie, normalnie. No właśnie. Będę chciał Napoleonem być, to na balu przebierańców, tak. Ale potem znowu wracam do postaci, więc ta postać mnie już nie obwładnęła. Jestem uzdrowiony. Bo kiedyś sobie na przykład nie dałem przegadać, że jestem sobą, tylko mówię, ja jestem Napoleonem. Traktujcie mnie jak Napoleona, właśnie. No. I wtedy byłbym szaleńcem, tak? W ten sposób mogłem być uzdrowiony, właśnie. Porusza się takie tematy, właśnie. Tak. A jak biegłem, się nie poruszyły tego tematu, widzicie, to sobie w ogóle nie poruszyły, więc to zabiegłem. Tak. Czy to coś pani Ewie pomaga? Na przykład takie jakieś przeprosinki mogłaby mi napisać. Już więcej nie będzie używała takiego narzędzia jak biegłe ze starego systemu, które nie wiedzą, czy ciało świadomości, czy świadomości, ale właśnie. I odszkodowanko jeszcze od pani Ewy bym poprosił właśnie, bo to są jakieś paragrafy na to, jeżeli człowiekowi się takie rzeczy robi, pani Ewo. Także tutaj pani Ewę pozdrawiam i proszę odpowiedzieć na piśmie mi pani Ewo lub słownie, może być w ten sam sposób właśnie jak ja pani przekazuję właśnie. A czy mógłbym panią też prosić, żeby pani też zrobiła dla mnie takie nagranie? Puścilibyśmy w internecie, gdzie pani będzie nam racjonalizować i uzasadniać, ta, że będzie kontynuować wysyłanie do mnie policjantów na siłę i pism, że ja mam jakiś obowiązek, a jak nie, to na siłę właśnie, bo pani się zachciało badania od tych osób i pani to uzna, no nie, i pani je przyjmie właśnie. To będzie ważniejsze niż moje słowa, bo tak jest, że po to są eksperci, żeby ci obalili twoje słowa, pamiętaj, że jak są twoje słowa, dzień dobry, jestem zdrowy, to jak czytasz ekspertów, że pan Rafał jest zupełnie niepoczytalny, to sędzia patrzy na jedno i patrzy na drugie, porozmawiała ze mną, zainteresowała się, na przykład taka pani Ewa i na przykład może teraz stwierdzić, że biegłe mają rację, biegłe się nie mylą przecież, nie? Po to są biegłe, słuchajcie, bo ty jesteś amator, a biegłe się nie mylą, to jest zasada tego biegłości, no nie? Niepodważalność tak zwana. Całkowity brak prawdopodobieństwa, że jakiś amator podważy opinię biegłego. No nie. Bo oni wtedy to nazwą. To się nazywa, jest takie słowo, polemika. Pan polemizujesz, proszę pana, z nauką, więc. Ale proszę pana, to jest nauka. To jest polemika z nauką, tak? Bo ja jestem zawsze poza nauką wtedy, nie jestem w nauce, bo w nauce jestem wtedy dla systemu, kiedy ja mam tytuł naukowy, to wtedy jestem w nauce. Teraz na przykład nie jestem w nauce i nikogo nie nauczam, nie nauczam siebie. Tak, to niemożliwe, widzicie? To jest całkowity brak prawdopodobieństwa. Czyli bezwartościowość. Bezwartościowość, bo to jest hierarchia, on jest najwyżej, a ty jesteś, pamiętaj, najniżej. Jesteś oskarżony, to jesteś najniżej, najniżej ze społeczeństwa. Na razie z tego wolnego społeczeństwa, no bo za chwilę będziesz skazany, pamiętaj, to jeszcze będziesz niżej, no nie? To jest automatyczna hierarchia w tych osobowościach, dlatego my jesteśmy tacy podlegli w tych sądach. Przychodzisz do drugiego człowieka i nagle jakby się tak zamienił. On ci mówi, wstaj, a ty wstajesz, siadać, wstawać, a on ty tak robisz. Komu sobie jeszcze pozwolisz na to na przykład? Przychodzi do ciebie jakiś człowiek i mówi, proszę wstać. Proszę wstać, jak pan do mnie mówi, a ty tak normalnie jakbyś wstawał, a teraz może pan usiąść. Ty zaczynasz mówić, wstać proszę, proszę pana, bo zaraz pana ukarzę. No to byś powiedział, że wariat z tobą rozmawia właśnie. A tutaj nagle hierarchia, magia wiary powoduje, że robisz jak drugi człowiek chce. To jakbyś się zahipnotyzował właśnie. Odwróć sobie tą wiarę, traktuj się jako równy i słuchaj, chcesz to wstawaj w tych sądach, jak nie chcesz to nie wstawaj po prostu i ty wszystko, no. Bądź sobą, też nie rób na siłę, bądź sobą. Chcesz na przykład sobie wstać i popatrzeć, co tam sąd robi, żeby sobie wstaniesz, to sobie wstań. To nie jest tak, żebyś cały czas siedział na przykład, jak powiesz, nie będę wstawał. Czasami sobie wstań, sobie rozprostuj nogi, czemu nie? Czasami możesz się też zabawić taką zabawę właśnie sędzią, że sędzia musi ci wstawać, a ty na baczność od razu, no nie?
Będzie mówi siadać, a ty maksymalnie siadasz. On tak co chwilę ci upomina wstawać, siadać, i tak zrobisz tak parę razy maksymalnie. Zawsze potem możesz powiedzieć, przesądu, ja się zmęczyłem tym. Proszę mi przerwać wokandę, bo się zmęczyłem, proszę pana. Serce mi kołacze teraz, tak? Pan mnie doprowadził, proszę pana, do kołatania serca tymi poleceniami wstawać, bo ja chciałem być taki wstawający, siadający. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. No właśnie, tutaj możesz, widzisz, też zarzucić, tak, sędziemu, że tutaj ci się zdrowie pogarsza w takich warunkach wstawania, do siadania. No, no tak. Więc popatrzcie się, ile sztuczek jest na ten system. To co, koniec bajki, proszę dziadków. A to jeszcze nie, do sędzi pani naszej Ewy Słówko, bo kiedyś ta wokanda chyba się wydarzy, myślę. To nie będzie chyba tak, że to pójdzie pani na przedawnienie, bo to było tak, że pani weszła chyba w kwietniu do pracy i moja sprawa się przedawniła, słuchajcie, od razu sędziemu. No to jakby to wyglądało? Pierwszy dzień w pracy i wpadka. Tutaj nie idźmy na przedawnienie, pani Ewo, tylko na konfrontację chodźmy. Właśnie. Prosta rzecz taka. Odpowiadać tylko wystarczy sensownie na moje pytania, pani Ewo. A jedno z tych pytań to będzie takie, czy będę sobie mógł u pani normalnie siedzieć, czy pani będzie mi upominać, żebym wstawał na ogłoszenie wyroku na przykład, czy będę musiał wstawać, bo bym sobie chciał posiedzieć, zrelaksować się bardziej, niż być taki spięty i stać, jak nie wiem po co. No nie, fajnie było wcześniej, było tak wygodnie, aż nagle ogłoszenie wyroku i mógł pan siedzieć na wokandach, tak, no chociaż niech pan wstanie na ogłoszenie wyroku. Panie, właśnie, to nie róbmy takich rzeczy, nie idźmy w tą stronę, pani Ewo, bo ja będę sobie siedział po prostu, właśnie. Bo jak równo, to równo. A jak pani chce wstać, to ja pani nie zabraniam, właśnie. A miło by było, jakby pani tak wstała, bo wtedy by to by tak wyglądało, że to takie uczciwsze jest niż na siedząca. No, naprawdę. Jeszcze jakby pani podniosła dwa palce do góry i trzymała jedną rękę na tej księdze naszej. Jeszcze tam konstytucję jeszcze by tam jeszcze było wrzucić. Także na kodeksie karnym bym poprosił odczytanie wyroku, tak żeby pani trzymała rękę i na konstytucji, żeby pani położyła etykę swoją, tak? To by było miłe na przykład. I głosem stanowczym, jak pani głosi prawdę i tylko prawdę. No to swoje orzeczenie, takie niepodważalne wobec wszystkich, czyli mnie też, no nie? Albo by pani mnie kłamała, albo nie, no po prostu na tej wokandzie, no i tyle. No. Nie okłamie pani wtedy, jak się pani przyłączy, w tym sensie zrozumie, że nie ma winy, na przykład. To będzie pani pierwsza, to by było miłe, na przykład. Po raz drugi Ewa, pierwsza Ewa, widzicie? Pierwsza Ewa nowej ery. I kto? Naprawdę sędzia? Ujejku. Widzicie? Gdyby pani była taka, która by pierwsza popchnęła, no nie? Bo jakby się tak sądownictwo dowiedziało, pani Ewo, że pani tyle, co przyszła do pracy i mówi: słuchajcie ludzie, właśnie się dowiedziałam, że nie ma winy, tak. Co ja tracę? Nic nie tracę, przecież co pani traci, nic nie pani traci. Taka osoba to automatycznie rozumie, że kończy z tym zawodem po prostu. Pani Ewa musiałaby być, że tak powiem, zafascynowana nową pracą. To naprawdę koniec zawodu, no jak nie ma winy. Co tam pani Ewa będzie robić w tym sądzie, powiedzcie mi. Może się przebranżowić na przykład na negocjatora. Osądzający to jest taki jakby negocjator. Ogólnowość negocjacji, no nie? Pani Ewa może się przebranżowić w negocjatora. Może sobie u mnie poczytać refleksje, pooglądać filmiki. Zapraszam, proszę bardzo. Może pani też komentować. Miło by było, jakby tutaj się pani ujawniła SSR Ewa Rostkowska, na przykład na kanale YouTube. Taki nick miała i skomentowała moje filmy, na przykład. Co pani uważa? Czy warto się procesować ze mną właśnie? Czy warto odpowiadać mi na te wszystkie pytania? Czy może sensowniej by się zająć było winą? No nie, bo tutaj wychodzi pani raz za razem na osobę, która nie wie, no nie, co to jest obowiązek, wina, moce w artykułach. Osobowość chociażby, ta prawda, co to jest wiara, tak, bo pani nie daje wiary właśnie. I takie różne rzeczy. Pani odrzuca wnioski, właśnie. Jaka jest definicja osądu? No to albo przechodzimy przez coś takiego, to filmujemy i ludzie oglądają. Jak pani musi wtedy raz za razem, co robić? Unieważniać mnie, tak? Musiała pani mnie wyrzucić. A za co? Właśnie. Za co? Za rozmowę? To jest taka rozmowa, widzi pani. To jest tylko taka rozmowa. Więc ja proponuję od razu rozmowę o winie. Tak, więc albo ma sens, że winy nie ma, albo no cóż, przechodzimy proces, no nie? Poprzez te wszystkie definicje, poprzez wszystkie refleksje możemy przejść, pani Ewo, które są u mnie na kanale facebookowym. Tak.
Do każdej refleksji będzie pani musiała nadać sens, pani Ewo, właśnie. A potem zapytamy się, czy pani już zrozumiała, czy ta refleksja czegoś panią nauczyła, właśnie. Czego, właśnie? Czym jest prawo, czym jest prawdziwe prawo, właśnie. Więc co pani reprezentuje? Narzucone reguły i narzucone regulacje, właśnie. I tak by można było skończyć ten pierwszy i ostatni proces, więc tutaj nie ma co się ze mną procesować, powiem wam. Tak, witajmy w nowej erze. To może być też era pani Ewy, właśnie. Fajnie by było, właśnie. Byłaby pani mądrzejsza od tych wszystkich innych sędziów, policjantów. Była pani mądrzejsza od tych wszystkich na filmikach. Wartość, to jest właśnie wartość. Tak, poznałaby pani wartość, nadałaby pani sens po prostu i to wszystko. I ja do przodu mówię wam. Warto było dograć.